Urząd Miasta ogłosił wynik przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Na wywóz odpadów w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2018 roku w budżecie miasta zabezpieczono kwotę 11 390 000 zł. Do ogłoszonego w lutym przetargu stanęły dwa podmioty – Sita Północ oraz konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usługowe Cleanbud z Gdyni i Przedsiębiorstwo Usług Miejskich z Grudziądza. Korzystniejszą ofertę, nieco ponad 11 388 000 zł, zaproponowali ci drudzy, z czego zadowolone są władze miasta. Naszym zamierzeniem było zrobić wszystko, aby nie podwyższać cen, a jednym z ważnych elementów ceny za odpady jest odbiór. Udało się więc, myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby tej obecnej ceny za odbiór nie podwyższać. To jest to samo konsorcjum, które wygrało 2 lata temu. Wtedy to była kwota ponad 3 miliony złotych, teraz ponad 11 milionów. Skąd taka różnica? Tak, jak przeliczymy w prostym przeliczeniu, to wychodzi nam po 4 miliony na rok. Tak? Są to kwoty porównywalne, natomiast no tam było 1,5 roku, tak jak sama pani powiedziała, tak? Znaczy okres, przez który świadczą usługę, to jest 1,5 roku, teraz będzie odbierać 3 lata i dochodzą nam pewne elementy, czyli legalizujemy już w umowie, tak, te nasze poniedziałkowe odbiory wielkogabarytów co tydzień, jak również legalizujemy czy wprowadzamy odbiór odpadów zielonych, tak, i to i w domkach jednorodzinnych, i w budynkach wielorodzinnych. To będzie na tej zasadzie, że również będzie wykonywany telefon i jak będzie cięta trawa, czy jakiekolwiek inne prace porządkowe, to będą one odbierane, te odpady. No dzięki temu, że tak się przetarg rozstrzygnął, bardzo się obawialiśmy, że może się rozstrzygnąć i jakby w ten sposób, że będziemy musieli wymieniać pojemniki, a to jakby najtrudniejsza operacja, chociażby to, co się działo 1,5 roku temu. No więc wszystko zostaje bez zmian.